Witam na kanale Kasogranie Puszcza Korona. Rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Franek Kolejny z Asterami Puszczynie Połomice. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku pozyskaliśmy Drachala. Dorzucimy go tutaj na ławkę rezerwowych. Zaczniemy Listowski, zaczniemy Wdowiak Trybowski, Lebeun, Struski, Fornalczyk, Amofa. Chcę zapisać zmiany w składzie. Reszta zawodników, no, mam nadzieję, że posmakuje piłki w tym sezonie. Będzie jakaś rotacja na pewno, ale chcę utrzymać najmocniejszy skład, no bo tutaj, jak widzicie, UKS goni, Legia goni, Raków goni i jest niebezpieczny. Lech Poznań prowadzi, ale to jest 5 punktów, może się zdarzyć wszystko. Zapraszam Was do oglądania kolejnych spotkań i zapraszam na mecz z Koroną. Zobaczmy, jak wyglądają zawodnicy Korony. Łuchowski, Podgórski, tutaj siła napędowa, Forenc na bramce, no i oczywiście Schulz, który potrafi uderzyć z dystansu. Nieraz pokazywał, że potrafi zaskoczyć naszego bramkarza. Exposito wychodzi w pierwszym składzie. Szkoda, że nie wygraliśmy z Lechem Poznania. Ostatni remis 2-2. Szkoda, że się nie udało. Teraz Exposito przejmuje tą piłkę. Banku, Truski, Lebeun, Pyrka. No i tracimy piłkę na rzecz Korony. Dobrze, że Werdonk wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. Teraz Wdowiak, ale już obrońcy Korony są na miejscu. Jak wiecie, często jest tak, że z tymi drużynami potencjalnie słabszymi gra się troszkę gorzej. One przyjeżdżają chyba bardziej zdeterminowane na wygraną, na zwycięstwo. Teraz próbował Exposito hybrystycznie podać piłkę do przodu, no ale ta sztuka się nie udaje. Świetnie Korona, Podgórski, Łukaski, to są piłkarze, którzy, tak mówiłem, napędzają grę zespołu. Teraz podanie, piękne podanie w pole karne, na szczęście nic z niego nie wynikło, ale była szansa na przejęcie piłki w polu karnym. Z Fornalczyk, przerzut piłki do Terlipowskiego. Terlipowski gubi futbolówkę, no i teraz musi wracać Werdonk, bez większych problemów wybija na rzut rożny z połowy boiska, dając okazję piłkarzom Korony Gielce na kolejną akcję, może kolejną bramkę. Wów ratuje Lebeun z opresji ratuje piłkarzy. Teraz Puszczynie Połomice, Żubry w chwilowej opresji. Jest Fornalczyk, już Banku biegnie na obieg. To jest też raczej jeden z ostatnich sezonów Banku w Puszczynie Połomice. Exposito próbował zabrać się obrońcę Korony na plecy, nie udaje się ta sztuczka. Podgórski. Podgórski, jest CDB i na szczęście piłka poza linię bramkową. Werdonk. Banku. Struski. Utrzymuje się Struski w tej pierwszej jedenastce dość długo już. Teraz Exposito, Wdowiak, no i obok bramki. Nie wierzę, 26 minuta, Franek Kole też nie może uwierzyć, że ta piłka nie trafiła do bramki. Listowski, myślę, że nie miałby większych problemów. Teraz Banku wyprzedza piłkarza Korony. Podanie do Wdowiaka jeszcze raz. Wdowiak. No i tym razem Wdowiak strzela bramkę z dystansu. Troszkę rehabilitując się za tamtą akcję. Zobaczmy to jeszcze raz. Wdowiak puszcza uderzenie. Mamy 17 metr. Mamy gola. Makle. Dobrze w środku. Jednak faulują. 31 minuta. Próbują podejść wyżej piłkarze
Puszczy, żubry w natarciu, kornalczyk, otwiera się droga do gry. Lebeł, lebeł do banku, banku wychodzi już z tą akcją Sidibe, niestety Nobi, nie, przepraszam, to no, Sidibe, to Nobi miał tą piłkę przy nodze i teraz koronę Kielce w natarciu, a Mofa zatrzymuje ten atak, ale na krótko myli się Holender. Labrowicz wyskakuje najwyżej. Ostatnio odrzucona oferta ze Sportingu Lizbona, Traster Lipowski. Nie może coś złapać futbolówki przy nodze. Wydawało się, że to jest piłkarz, który ma dobre czucie piłki, ale tutaj niestety się to nie sprawdza. Teraz ciekawe, czy Drachal pójdzie na prawą stronę, czy dostanie szansę na lewej stronie za Fornalczyka, ale chyba w zmieni Terlupowskiego, tak mi się wydaje. Banku. Banku. Exposito. Nubi. Jeszcze raz świetna interwencja obrońcy Korony Kielce. No niestety myślałem, że ten, tak jak mówiłem, ten mecz myślałem, że ułoży się po naszej myśli, ale tutaj Korona, pomimo tego prowadzenia, Korona Kielce stwarza realne zagrożenie pod bramką Puszczy Niepomnice. Teraz Lebeu sprawcą tego zagrożenia. 45 minuta minęła. Rybowski musi poprawić swoją grę, chcąc zostać na murawie. Exposito jest Wdowiak. Ojajajaj, teraz zahaczony zawodnik Korony. Dobrze, Amofa, jest Pyrka do Terlipowskiego. Terlipowski, Wdowiak, Exposito i mamy 2 do 1, mamy 2 do 1, mamy 2 do 0. Niestety, Rick Exposito myli się w tej dogodnej sytuacji. Nie ma bramki. Banku. Banku. Wdowiak wyskoczył wysoko, jeszcze próbuje tam zgarnąć tą piłkę, udaje się ta sztuka, jest Lebeu, Lebeu, jest Wdowiak, Wdowiak, Lebeu, Lebeu strzela, blokowany Lebeu, no i mamy akcję Podgórskiego. Dobrze, Struski, wszedł Struski między dwóch zawodników Korony, jest Wdowiak, Wdowiak, no i nie może, nie może coś przemóc się w tej drugiej połowie Wdowiak, już kilka okazji zmarnowanych. Pyrka. Daleka piłka do Terlipowskiego. Terlipowski zabiera się Wdowiak z futbolówką i jeszcze raz strzał z dystansu i tym razem Wdowiak odnajduje drogę do bramki. 60 minuta. Będzie zmiana w zespole. Będzie zmiana w zespole Puszczy, Hinokio i Drachal za Terlipowskiego. Drachal za Terlipowskiego dostaje 30 minut. Teraz Pyrka, Drachal, pierwszy kontakt z piłką i od razu strata, Pyrka, Łukowski, Boj, Labrowicz, mamy 2 do 1, Makley. Piękna bramka. Labrowicz nie miał za dużo do powiedzenia. No i tak to jest. Korona Kielce nie odstępuje. Dalej próbują zmienić wynik tego spotkania. 67 minuta. Fornalczyk. Fornalczyk wszedł Hinokio. Piłka do Fornalczyka. Teraz Hinokio został obsłużony. Hinokio przyspiesza zawodnik z Japonii. Lebeu. Lebeu.
Exposito, zamiast bawić się tutaj w podanie do Hinokio, mógł próbować tą akcję wykończyć sam. Teraz akcja do Łukowskiego. Nie możemy stracić w tym meczu punktów, ponieważ no, Lech Poznań pewnie nam wtedy zbytnio odskoczy. Teraz Schulz, Labrowicz, 79. minuta, Wdowiak, Listowski. Dobra, zróbmy zmianę, niech Listowski tutaj wejdzie za Wdowiaka i pokaże się z dobrej strony, aczkolwiek dwa strzały Wdowiaka na bramkę, które no, zrobiły różnicę w tym spotkaniu. Dzięki niemu jest prowadzenie Exposito banku Fornalczyk. Exposito Nokio banku. Świetnie, teraz piłkarze puszczy Listowski, mamy 3-1. List pola karnego, Listowski świetnie się spisał, coś cudownego. Mamy bramkę na 3-1, 81. minuta. Drachal na razie nie pokazuje Drachal swoich umiejętności. Może teraz dobre podanie Listowski. Listowski jest Hinokio, jest Fornalczyk. No i kolejna próba, nie udaje się. Exposito zejdzie, wejdzie od Uali i odegra rozlewę, o ile jeszcze jest możliwa zmiana, tak jest. Dobra piłka teraz do Drachala. Drachal. Jest Pyrka. Listowski przejął tą piłkę do Fornalczyka. Hinokio. Strzał z pierwszej piłki. Mamy 4-1. 88 minuta. Hinokio wyrasta na lidera środka pola. Naprawdę świetne spotkanie. Kilka razy pokazał się z dobrej strony na wejściu. No i dostaje szansę od trenera. Świetne zejście, dobra piłka. No i mamy to. Danału. Dobrze, Pyrka doskoczył, jeszcze walczą, ale sędzia już nie pozwolił rozegrać tej akcji. 92 minuta, 4-1, Korona Kielce. Tym razem nie pokazała się z dobrej strony, choć miała momenty w drugiej połowie, w pierwszej połowie, że ten mecz mógł w ogóle inaczej wyglądać. Mogli prowadzić, mogli odmienić los tego spotkania. Niestety to się nie udaje. No i zobaczmy, czy udało nam się zbliżyć do LKS-u, do Lecha Poznań. Oferta transferu za Żyro odrzucamy na ten moment. Koltman nie kryje. Okej, okay, tu Jao Jeboa, to jest zawodnik, którego chcielibyśmy chyba sprowadzić do naszej drużyny. Abate. No niedobrze, niedobrze. Oby Hinokio nie chciał odejść, nie miał transferu, ale wydaje mi się, że teraz już Hinokio jest wystawiony. To jest kolejny piłkarz, który się obraził. Nie, jeszcze nie jest wystawiony. Dostanie szansę w pierwszym składzie. Grał naprawdę bardzo dobrze ostatnio. No i zobaczmy, czy udało nam się zbliżyć do Lecha Poznań. Legia Warszawa nas wyprzedziła, proszę, po na wygranej. Wyprzedziła nas Legia, tam była rzeczywiście aż zapunktowa. Musimy wygrać z LKS-em i potem musimy wygrać z Legią Warszawą, więc to jest ciekawe.
Myślę, no ta różnica z Lechem Poznań troszkę się zmniejszyła. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oglądajcie kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.